Coś czuję, że to będzie długi dzień. Bardzo długi dzień. Vlogmas dzień 9. Vlogmas dzień. Bardzo rzadko witam się z wami o tej godzinie. Jest 7:22 i my jesteśmy na nogach, ale słuchajcie, ale dzień idzie do szkoły, bo w nocy, no teraz czuję się, bo już dużo lepiej, ale w nocy miał bardzo wysoką gorączkę i wymiotował, a więc nie puścimy go do szkoły, a chociaż gorączka zeszła i... Moi ma la tête et je vais dormir. No, il doit rester toutes les semaines à l'école. Aujourd'hui, je dois rester tout le temps à la maison jusqu'à la fin de la journée parce que j'ai vomi. Okay. J'ai malade. Maman m'a donné un médicament pour la tête. Ça t'a fait du bien? Oui. Que maintenant, je dois rester collé à maman. On va faire un gros câlin d'amour. Mam nadzieję, że mnie nie zarazi. Ale tak sobie mówimy w nocy z Lą, że lepiej teraz niż za tydzień, jak będziemy już, wiecie, takich mega, mega przygotowaniach do Polski. A co do Melisy, to przespała całą noc. Od 20 do 7 rano w swoim łóżku, co jest naprawdę ogromnym wyczynem tutaj, bo to jest pierwszy raz. Chciałam ten telefon, żeby le fermer pour toi. Dziękuję, kochani, dziękuję. I bez jedzenia. Wow, tak pięknie mówisz? Jest godzina 9:02, na zewnątrz już jest tak brzydko, tak pada, jest tak szaro, jakby była dosłownie 5 rano i słońce nie miałoby w ogóle zamiaru wstać. No, pogoda jest naprawdę mega, mega demotywująca. Mimo, że sama z dwójką dzieci od rana, moim planem na dzisiaj jest zacząć ogarniać pakowanie do Polski. Dlatego, że chcę wiedzieć, co muszę wysłać wcześniej paczką, dlatego, że my mamy po bagażu podręcznym, ja i Lorą, a więc do bagażu podręcznego nie schowamy drugiej kurtki, czy drugiej pary butów. Co, kochanie? Co się stało? Co się stało? A dzisiaj postaramy się to zrobić. Zanim przejdę do ogarniania mojej walizki, to w tym temacie świątecznym chciałam wam pokazać moim zdaniem naprawdę idealny pomysł na prezent dla babci, dziadka, mamy, taty. Taki wspólny prezent. Ja jestem zachwycona i to jest fotoksiążka z printu. To jest moja pierwsza fotoksiążka w życiu. Teraz te książeczki przychodzą w takich bardzo fajnych świątecznych opakowaniach, a więc moim zdaniem naprawdę super sprawa. Otwieramy. Opakowanie w swoich wspomnień było przyjemnością. Jeszcze chwila, jeszcze momencik. No po prostu ja jestem zachwycona. Zobaczcie, to jest moja fotoksiążka. Ja się zdecydowałam, że naszą pierwszą fotoksiążkę zrobię jako lato, wakacje 2019 rok. Trochę zrobiliśmy w tym czasie. To były nasze również pierwsze wakacje z malutką i zdecydowałam się, że właśnie chcę mieć taką pamiątkę i muszę wam powiedzieć, że jak zrobiłam tą pierwszą fotoksiążkę, to chyba się teraz uzależnię i chyba teraz za każdym razem będę taką zamawiać i będziemy sobie kolekcjonować. A więc już wam pokazuję, jak to wygląda. Może moja fotoksiążka jest taka mało świąteczna, ale moim zdaniem właśnie to jest idealny pomysł na prezent dla babci, dziadków. Nie każda babcia i dziadek są komputerowi, no i niektórzy ludzie po prostu lubią mieć jeszcze zdjęcia na papierze. Ja uwielbiam wywoływać zdjęcia, ale moim zdaniem to jest o wiele lepszy pomysł niż właśnie trzymać to wszystko w albumie, po prostu posiadać to w takiej książce. Tutaj macie nasz wyjazd do zoo, jak byliśmy w maju i właśnie zaczęłam nasze wakacje od maja. A tutaj jak my byliśmy później na weselu. Następnie jak byliśmy w Ansi, nasze zdjęcia. Tutaj dzieciaczki i możecie zrobić jak chcecie, możecie robić jakiekolwiek napisy chcecie. Macie masę szablonów, a więc każdy coś dla siebie znajdzie. O Boże, jak patrzę na te zdjęcia, to tak bym pojechała na wakacje. Następnie już jak byliśmy na kempingu, ja z malutką, nasze takie zdjęcia, wiecie, nieidealne zdjęcia wakacyjne, no moim zdaniem są super, a tak jakbyśmy już w ostatni weekend w Caen. To był ostatni nasz weekend wakacyjny. O!
i z tyłu jeszcze dołożyłam coś takiego. Moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. No i ja miałam tyle naszych wakacyjnych zdjęć, które chciałam użyć, ale moim zdaniem wyszło to naprawdę idealnie i wiecie co? Zaraz się zabieram i będę jeszcze robiła taką książkę dla rodziców Lolą na święta. Tak pomyślałam, że to będzie idealny pomysł. Musicie dać mi koniecznie znać, czy wy lubicie takie książki. No i właśnie, jeśli nie macie jeszcze pomysłu dla swoich bliskich na święta, to ja razem z Printu mam dla was kod, który wyświetla wam się teraz na ekranie i dzięki temu kodowi dostaniecie 40 zł zniżki na waszą fotoksiążkę, a więc moim zdaniem mega się opłaca, no bo to jest tak personalizowany prezent, no nie może być nic piękniejszego. A więc jeśli jeszcze nie macie prezentu na święta, to korzystajcie z kodu. Malutka śpi, Aleks odpoczywa u siebie w pokoju, mam kawę i walizkę. I nie chodzi mi tutaj dzisiaj o takie ogólne pakowanie, tylko tak bardziej wizualnie, aby zobaczyć, co mogę do takiej walizeczki schować. Dlatego, że jak już wam mówiłam, nie będziemy mieli walizki. Zdecydowaliśmy się, aby nie brać walizki, że bardziej nam się, może nie finansowo, opłaca wysyłać to do Polski, ale przede wszystkim organizacyjnie, dlatego, że potem byśmy musieli jeszcze czekać na tą walizkę w Krakowie. I tutaj też na lotnisku trzeba dużo wcześniej przyjeżdżać i przede wszystkim dwie podręczne, torba na laptop, Melisa, wózek, kolejna torba z rzeczami Melisy, no i do tego wszystkiego, jakbyśmy mieli jeszcze mieć dużą walizkę, to chyba byśmy sobie nie dali rady, zwłaszcza, że jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, jak kupowałam to, jak pojedziemy. Teraz wiemy, że już rodzice Lolo nas odwiozą, no ale myślę, że to mogłoby być stanowczo za dużo i potem wiecie, telepanie się z tym wszystkim, żeby wynająć samochód i tak dalej, ja więc wolę sobie wysłać dwie kurtki i parę butów i później z powrotem to od mojego brata wysłać, niż właśnie ciągle się z walizkami, dlatego że i tak moi rodzice wysyłają sporo rzeczy właśnie na ten czas świąteczny. Tak, kochanie? Dobrze, już ci przynoszę kabelek. Już. A więc zobaczę tak w ogóle, co mi tutaj wejdzie i co chcę wziąć, bo tak naprawdę my jedziemy do Polski za 11 dni. Dzisiaj. 11 dni. Tak, a więc tak szybko zleci, że... Wow. Ale muszę powiedzieć, że tak się cieszę. Tak się cieszę, że sobie nie wyobrażacie. Jakbym mogła, to już dzisiaj bym pojechała. Tak potrzebuję zmienić powietrze, że wow. Nie, no ja wam powiem, że w ogóle nie będę próbować nawet włożyć tych swetrów tutaj, bo przecież to no, w ogóle nie zda egzaminu. Wezmę sobie chyba tylko takie dwa. Będę miała na sobie na pewno cienki sweterek, dlatego że zawsze na lotniskach jest ciepło, zimno i tak. A więc sobie może pojadę na przykład w tym sweterku, leginsach, butach i do tego będę miała po prostu swoją dużą kurtkę. No ale te swetry nawet nie ma opcji, że ja tutaj będę pakować. Chyba jednak w te podręczne spakuję spodnie, takie cienkie sweterki, bluzeczki przede wszystkim, majtki, staniki, skarpetki i tym podobne. A tych swetrów nawet tutaj nie będę chować, no bo przecież no nie ma opcji. No nie ma opcji, zobaczcie, jaki ten sweter jest ogromny. Schowałabym 1, 2, 3, 4 swetry. Jedziemy na 6 dni, ale ja wychodzę z założenia, że nie lubię na wakacjach stresować się, że nie mam czego ubrać, że nie mogę się przebrać czy coś takiego. Lubię czuć się naprawdę dobrze i wolę czasami wziąć więcej rzeczy niż za mało. Nie ma tutaj też specjalnie układania outfitów, dlatego że myślę, że właśnie będę miała codziennie leginsy, jeansy, spodnie, butki, buty i po prostu sweter. Dlatego, że jedziemy w góry, a więc wychodzę z założenia, że będzie zimno, a więc żadnych koszul nie biorę, żadnych takich t-shirtów, które zakłada się tylko na kurtkę, tego również nie biorę. No może jeden taki t-shirt, żeby tam po tym domku sobie chodzić, a tak to no, wychodzę z założenia, że przydadzą mi się same sweterki. I tak, wolę też mieć tego więcej, dlatego, że taki sweter schnie, ja tam na pewno nie będę prała, a jakby będziemy mieli trochę szczęścia i jeśli spadnie śnieg, jeśli pójdziemy na ten śnieg, nie wiem, lepić bałwana, tak, no to... Wolałabym tych rzeczy mieć więcej. Wezmę też na mną jedną rzecz, taką jakąś ładną na Wigilię. No i tak w ogóle to jest ta sukienka, którą kupiłam sobie na Wigilię. Czy mam ją tak? Bo nie wiem,
czy wy tutaj na YouTubie nie słyszeliście tej historii. Wkleję wam tutaj zdjęcia, ubierając tą sukienkę w zeszłym tygodniu, mam półtorej godziny później, myślałam, że będę sobie zdzierała skórę po prostu do krwi, dlatego że tak mnie uczuliła. Słuchajcie, ja jeszcze nie wyprałam i ja ją na nią tak się patrzę i cały czas nie wiem, czy ją oddać, czy ją po prostu wyprać. A z drugiej strony nie chcę jej oddać do sklepu, bo jakbym ją oddawała do sklepu, to muszę iść do tej pani i jej wytłumaczyć, co się stało, żeby po prostu nikt jej nie przymierzył. Ja się strasznie boję, że jak ją oddam do sklepu, to oni oleją temat, położą na sklep i ktoś ją przymierzy i jakaś dziewczyna skończy tak samo jak ja, albo jeszcze gorzej, dlatego że ja założyłam tą sukienkę na 10 minut. Nie było tak, że wiecie, nie wyprałam jej i założyłam ją na cały dzień i gdzieś bym wyszła, bo to naprawdę mogło skończyć się tragedią. Ja ją założyłam, słuchajcie, na 10 minut i tak skórę po prostu sobie zdzierałam. To była masakra, tak mi wszystko swędziało, a więc trochę się boję, że oni to oleją. A z drugiej strony, teoretycznie po wypraniu w pralce ona powinna być ok, a więc chyba ją zostawię. No i przygotowuję jakąś torbę obok, żeby odłożyć te swetry, bo mój tata w piątek to zabiera, w ten piątek już właśnie, a więc dlatego muszę to ogarnąć w tym tygodniu, bo paczuszka idzie tydzień przed nami. Nie jest wesoło. Aleks ma z powrotem gorączkę. Myślałam, że już przeszło. Jak widzicie, dzisiaj rano był śmieszkiem, a teraz po prostu już leży jak placek i się nie rusza. Więc masakra. Problem jest taki, że jestem sama z dwójką dzieci w domu. Melisa śpi, a my już nie mamy dolipranu, żeby po prostu dać mu przeciwbólowy na spadek gorączki. A więc no nie mogę wyjść z nimi sama teraz z domu. Nie mogę sama zrobić masakrę. Czekam na Lolo. Jest już godzina za 5:11. On za półtorej godziny kończy i powiedział, że pojedzie po lekarstwa od razu po pracy i dopiero potem przyjedzie, a więc myślę, że dopiero wróci koło 13:00. A ja na maskę. Mam nadzieję, że zaraz uda mu się po prostu zasnąć i chwilkę pośpi. To zawsze, wiecie, trochę mu zleci. Jak człowiek jest chory, to zawsze spanie pomaga. I muszę wam powiedzieć, że Aleks nie był chory. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio tak chory, że miał gorączkę. Chyba z 2 lata. On naprawdę nigdy nie jest chory, a czasami się zdarza. No a więc tak to jest z dziećmi zimą. Drugi problem jest taki, że spotkanie do lekarza najwcześniejsze na jutro na 17:00. Kochanie, masz wodę. O kochane moje. O Boże, drogi. Rzecz, która najbardziej mnie frustruje, to jak można w ogóle komuś powiedzieć, że nie ma miejsc, nie ma miejsc, nie ma miejsc. Ja mówię tej, wiecie, tej lekarce, że ja już dzwonię nie wiadomo w które miejsce i że moje dziecko ma taką wysoką gorączkę. A oni do mnie, no co mamy zrobić? Ja wiem, że... O kurde, aż się wkurzałam. Ja wiem, że to nie jest łatwe, że może za mało jest lekarzy, że dużo ludzi jest chorych, ale no nie wiem, jakaś dobra rada chociaż, albo żeby powiedzieć mi, że gdzie mam zadzwonić, czy cokolwiek. To oni wszyscy tylko, te sekretarki, nie. Nie wiem, jakby ktoś nie mógł postawić się na miejscu, co by zrobił, jakby to było ich własne dziecko, które było to takie chore i matka, która szukałaby lekarza. Nic. Zero jakiejkolwiek empatii od tych ludzi ostatnio. Dzwoniłam do mamy Lorą, ona powiedziała, że ma takiego swojego lekarza, który nią się zajmuje i ona będzie do niego dzwoniła, żeby się spytać, czy by nas nie wziął. To chyba nie jest lekarz dla dzieci, to jest jakiś tam specjalista, ale że to jest jej taki dobry lekarz, którego zna bardzo, bardzo długo, no to będzie dzwoniła i ma do mnie oddzwonić, czy by go nie wzięli. 14:24. Chwilę nas tutaj nie było, ale pomiędzy zrobiłam zupę. Jak ja zup nigdy nie robię i zup nigdy nie jem, to słuchajcie, znalazłam na kwestii smaku zupę koperkową, którą zrobiłam bez koperku, bo nie miałam koperku. I wyszła naprawdę przepyszna, a więc Aleks się troszkę zjadł, on zjadł, ja też zjadłam, jeszcze zostało mi, a więc pewnie wieczorem zjemy. Malutka teraz śpi, no a chłopaki siedzą sobie na dole, Aleks leży sobie przed telewizorem, a on siedzi obok niego, no bo wymiotował z powrotem jeszcze raz, a więc trzeba go kontrolować. Temperatura spadła, więc to jest najważniejsze, że udało nam się zbić mu temperaturę zimnymi układami, no bo akcja tutaj była taka niezła. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok, no a jak się zobaczymy, że do wieczora nic się nie poprawia i że jest naprawdę źle, no to wtedy pojedziemy od razu na izbę przyjęć. Problem jest taki z izbą przyjęć, że nawet jak dziecko ma 40 stopni gorączki, to tam jest tyle ludu, że będziemy czekali 8, 9 albo i 10 godzin. Niestety tak to jest, zwłaszcza teraz, kiedy we Francji są takie strajki, że strajkuje po prostu wszystko, co się rusza i szpitale jeszcze bardziej. No a jak nie, to mama Lolo wysłała mi specjalny numer telefonu, na który mogę zadzwonić. To są jacyś tacy prywatni lekarze, którzy przyjeżdżają do domu. A więc w razie co będę po to dzwonić. No ale na razie sytuacja się jak najbardziej ustabilizowała. Zobaczymy. Właśnie czytałyśmy.
ja czytałam komentarze pod nowym vlogiem. I słuchajcie, zdaję sobie sprawę i tak w ogóle sobie mam takie przemyślenie, że ostatnio w moim vlogu wy jedyne co lubicie oglądać to chodzącą Melisę. Jak Alex mówi po polsku. Albo jak Loran się wam pokazuje, a mnie to już tutaj chyba nikt nie chce oglądać. Co tam córeczko? No co tam córeczko? Co tam? Tak? Córeczko mamuni. Gdzie ty idziesz? A nie, to Alexa, nie wolno, nie wolno. To Alexa, on z tego pił. A no przepraszam, ale a no nie wolno. No co? No co? No co? Chcesz wodę? Już mama da wodę, już daje wodę, już daje. Godzina 17, Aleksiu śpi. Robi sobie drzemkę. My tutaj mamy go pod kamerką, w razie jakby był jakiś problem. Tak, braciszek śpi. No, poszedł spać. A my sobie z Meliską oglądamy książeczki i to są jeszcze, słuchajcie, te książeczki Alexa. Zostawiłam dla malutkiej, ta troszkę tylko o, rozerwana, ale mogą być. O, to, a najbardziej Melisa lubi, słuchajcie, tą książeczkę, bo tutaj, zobaczcie, nie ma kotka i jest kotek. Nie ma kotka, no i jest kotek. Znaczy, co ty, zamknęłaś mi książkę? Nie możemy oglądać? Nie oglądamy? Miau, miau. Tak, zwierzątka są. I te też książeczki Alexa, a więc jak widzicie, z dziecka na dziecko. Tak, z dziecka na dziecko. No co? Jej! Idziemy pod prysznic zaraz. Przebierzemy się w końcu, tak? Przebierzemy się. Mamy godzinę 19:33. Zabieramy się za jedzenie naszej zupy. Słuchajcie, Aleksia jest tutaj i czekamy na lekarza. Tak? Ona to le doktor? No, jedz kochanie, zjedz troszkę. Troszkę musisz zjeść. Na 21:40. Właśnie poszedł lekarz do domu, Alex już u siebie w pokoju śpi, a Laurent pojechał szukać otwartej apteki. Ale u nas jest tak, że żeby znaleźć otwartą aptekę w nocy, to najpierw trzeba jechać na komisariat i na komisariacie wam podadzą tą informację, bo jak ja zadzwoniłam na komisariat, to przełożyli mnie do straży pożarnej, a straż pożarna podała mi numer, na którym powiedziano, że mimo wszystko muszę jechać osobiście i to tylko w momencie, jak macie ordonans, czyli receptę. I słuchajcie, Alex ma anginę, dlatego też taka wysoka gorączka, która z tym idzie. Mamy antybiotyk, no i zależało mi bardzo, aby Laurent pojechał szybko po ten antybiotyk dzisiaj, dlatego że wtedy go obudzę i dam mu ten antybiotyk już dzisiaj wieczorem i jutro rano dam mu kolejną dawkę, a tak dopiero jak ja bym mogła pojechać jutro w południe. Dopiero jak Laurent wrócił z pracy, bo jak on wychodził już z tej części, to wszystko jest zamknięte, potem ja jestem sama z dziećmi. No mam nadzieję, że mu się uda coś znaleźć otwartego i że to nie będzie nie wiem ile kilometrów stąd, no bo niestety otwartą aptekę w nocy tutaj u nas to ciężko znaleźć. No a więc chciałabym tak się po prostu oficjalnie tutaj z wami pożegnać, ja bym tutaj siedziała na niego czekała. A więc dziękuję serdecznie za oglądanie, stawcie mimo wszystko pocieszającą łapkę w górę, subskrybujemy jak jesteśmy nowi, widzimy się jutro, mam nadzieję, że jutro będzie lepiej.